Konflikt między Ferrarym a apteką jest mocnym tematem wśród widzów, a sytuacja podkręca jeszcze bardziej wykop, który udostępnił papiery na aptekę. Apteka mocno o sytuacji, która wydarzyła się 3 dni temu i odpowiedź na to wszystko Amadeusza. 680 zł dla zwierzaków z diozu, wysyłać pieniądze będę w tym tygodniu, więc macie jeszcze szansę dać wsparcie od siebie. Każda łapka w górę to 10 groszy, a każde 1000 lajków to 100 zł. Szybka reklama i lecimy. Aj, sorry, nagrywam na tym główienku, bo zapomniałem z miasta rodzinnego mikrofonu, no ale oczywiście wszystko dla was i musiałem improwizować i takie główienko kupiłem za 100 zł. Przepraszam. Przechulałeś cały hajs prosto w prawa. Może masz skiny do CS-a, strona Skin Kantor na pewno będzie ci potrzebna. Logujesz się oczywiście przez Steama, zaloguj. Jesteś już zalogowany, wybierasz skina, którego chcesz sobie sprzedać, powiedzmy, że to będzie, nie wiem, ten AK Redline i masz teraz, wybierz metodę płatności. Możecie PayPalem, możecie też na swoje kryptowaluty, na swoje portfele wypłacić sianko. Najlepszy jest oczywiście PayPal, bo jest chyba najszybszy w wypłacie, chociaż kryptowaluty też nie są złe. Więc wybierasz metodę płatności, e-mail swój wpisujesz, imię oraz nazwisko, no i oczywiście naduszasz, odbierz pieniądze. A i nie zapomnij uzupełnić swojego trade linka w tym miejscu, no i swojego maila najlepiej. Potem jak naciśniesz, odbierzesz pieniądze, zaakceptujesz oferty wymiany, akceptujesz na telefonie, masz już hajs, możesz się bawić, rozpierdol to na dobrą flaszkę na Sylwestra, napierdol się elegancko za nowy rok, no i życzę ci w nim wszystkiego dobrego. Link do strony masz w opisie. Poprzedni odcinek bardzo wam siadł. Ale rozjebałeś się, kurwa, był papier? No to co biegasz na Xboje, no to wypierdalać. I byliście ciekawi tego, co będzie dalej, a dalej były wyjaśnienia. Najpierw Amadeusza na streamie, a później apteki. Amadeusz, tak jak spodziewać się można było, wytłumaczył to mądrze. Ma walki, zarabia pieniądze w klatce, widać u niego zmiany, jest dość spokojnym człowiekiem na co dzień, odgrywa swoją postać w federacji i nie będzie się trzaskał z jakimś gorylem, który ma 2 metry, który oczywiście liznął sztuki walki, gdzie wypoczywa w Tajlandii, robi streamy i content. I bawi się, a ktoś w nocy mu wjeżdża na pokój i nie wiadomo, kto to jest, czy jest pod sprzętem i jakie ma zamiary. Tym bardziej, że jak wiadomo, Amadeusz miał do czynienia z gośćmi z maczetami i zapewne siedzi mu to mocno w głowie. Gdzie nawet jak ktoś stukł mu iPhone'a w Tajlandii, to zachował spokój i darował sobie jakąkolwiek wymianę zdań, więc widać przemianę u niego ogromną. Ale chyba logiczne, że trzeba, kurwa, stać i być mobilnym, kurwa, i ocenić jak niczym pierdolony zwiadowca sytuację. Wstać, kurwa, rozejrzeć się, co jest, jakie są wyjścia, którędy możesz spierdolić, czy masz coś, czy możesz się bronić, typu, nie wiem, tutaj jest buteleczka na przykład, bo nie wiesz tak, ilu jest napastników, a zaznaczę, wiedziałem, że przyszło więcej osób, nie wiedziałem w ilu, czy mają broń. Czy chcą cię, kurwa, zabić? Czy chcą cię dźgnąć? Czy chcą ci, kurwa, wyciąć nerki i na części? A może do burdelu, kurwa, na heroinie i będziesz jebany przez resztę swojego życia? Nie wiesz, co się, kurwa, jednej nerki wydarzyło. Nie masz, szkoda drugiej. Kolejna odpowiedź to apteki, który w skrócie powołał się na to, że były to skargi na Amadeusza i zrobił to na prośbę pokrzywdzonej rodziny, z której dziewczyna przyszła do niego, poskarżyć się, że na streamie był jeden z ladyboyów, który jest oczywiście z jej rodziny. I twierdzi on, że wcześniej spotkał Trans TV na jednej z imprez, prosił on, żeby nie nagrywali ladyboyów, którzy się sobie tego nie życzą, kulturalnie z nimi porozmawiał, żeby nie było syfu i rzekomo chłopaki nie wzięli sobie jego próśb do serca. Ale ile jest w tym prawdy, tego nikt nie wie. No i ogólnie też mówił, że nie jest w Tajlandii pierwszy raz, to jest taki drugi jego świat i ogólnie musielibyście tego sami posłuchać, co mówi, pewnie znajdziecie jakiegoś szota na YouTubie. Ktoś przylatuje do Tajlandii i jest tutaj pierwszy raz, robi gnój, zachowuje się jak małpa, jest to dla niego nowość, co tutaj się dzieje, tak, ci ladyboye, tak dalej, jest to słabo. Przyszła do mnie dziewczyna, która w jej rodzinie był któryś z nagranych ladyboyów, który sobie tego nie życzył. Nie wiem, który, nie śledzę tego, nie mam czasu, nie interesuje mnie ten świat, tak? Przyszła do mnie, można powiedzieć nawet, że z płaczem w oczach, czy jej pomogę, tak dalej. Gdzieś mówię, ok, pomogę. Było to bodajże dzień chyba przed, gdzieś tam chodziłem, podbiłem do nich, zaczepiłem. Było to nawet gdzieś na relacji. I powiedziałem, panowie, ogarnijcie się, nie róbcie syfu, nie nagrywajcie ladyboyów tych, których tego nie chcą, bo to też są czyjeś rodziny. No i poszedłem. Co ja będę więcej? Myślałem, że sobie to wzięli w jakikolwiek sposób do serca. Nie. A ostatnia sprawa to wykup i rzekomy papier na aptekę oraz relacje homoseksualne, które na owym portalu mu zarzucili. Ogólnie ten papier to ściema, cały zarzut również, ale mógł on wśród małolatów zrobić poruszenie oraz przekonać ich do tego, że owy dokument jest prawdziwy i sam apteka nie jest takim prawilniakiem. Ogólnie szybko można to zweryfikować, że to jest fake po paragrafie oraz rzekomych podpisach, które wyglądają tak samo. Ale co? Dobry bait, nie jeden małolat w to uwierzył. Po większą dawkę newsów wpadę w grono subskrybentów. Witam cię na moim kanale, a ja żegnam was w tym odcinku już. Zapraszam na kolejne odcinki. Subskrybujcie mocno z dzwoneczkiem, żeby dowiadywać się o materiałach pierwsi. Na razie, cześć, pompa!